Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Radowic. A to jest kolejny odcinek symulatora Sim Rain. W dzisiejszym odcinku wcielamy się w dyżurnego ruchu na stacji Biała Rawska. Pozwólcie, że zrobię sobie zrzut ekranu i wracamy do posterunku. Na razie nic nie jedzie, więc nie pozostaje nam nic innego jak oczekiwać. Na tym fotelu nie można usiąść, szkoda. Pomiędzy sobą mamy zawiercie i psary. Zawiercie i psarach jest również inny dyżurny. Z tej strony jedzie do nas 41-140. Więc czekamy. Na razie mu jeszcze gwiazdę nie podajemy. Idzie zawiercie na psary, potem z psar. Tu ma do nas przyjechać pociąg. 244065 ma u nas postój techniczny do 23.20, więc parę pociągów musi przepuścić. Na 146051 jest opóźniony o 12 minut i będzie jechał tak samo jak 1443, więc zapewne 1443 będzie go wyprzedzał u nas na stacji. Tak mi się bynajmniej wydaje. Jedzie 41-140. Ok. On ma być u nas o 22.54 i z tego widzę, że nie jest opóźniony. Rejdu nie da się tak na szybko, nie? Robi się, czy się nie zrobi? Zrobił się. Z tej strony będzie jechał. Nie dodaj to, że się od kwiata. O, już się odblokowałem od kwiata. Łączek. To nie mamy żadnych przejazdów, więc wszystko odbywa się na spokojnie. Aktualnie widzę, że tylko odwrócił towarę jak na boczek wysłać, to ja nie będę miał. Jest mały problem. Z tym. Bo ten jest tylko w tą stronę w dół.
No nie, to ciekawe. 14:43 odjechał. Aha, czyli ten wyprzedził towar. Fajnie. A tylko towar u nas wyprzedzi. Ten towar i ten pośpiech. W sumie ten pośpiech też go powinien wyprzedzić. No w sumie ten będzie mógł pojechać szybciej. Moim zdaniem. No to zgłaszamy w salon, że NS-140 odjechał o 22:53. Dzisiaj taka mała stacyjka, tutaj pociągi żadne się nie zatrzymują. Szkoda, że się nie da przejść po tym kwiatku. Tylko trzeba go dookoła obchodzić, nie? Ciekawe. O, no dali to wprowadzanie godzin. Fajnie. Możemy zapisać. Nie da się na trzy, nie? Jeszcze tego brakuje tylko. Pięknie. Na zielono. Może ten towar w ogóle jeszcze tam do tych psów nie dojechał? Albo czeka na zbawienie. Albo przepuszcza tego towara. W sumie to nie wiadomo. Kalkulator, sekretne dokumenty. 14:141. Są te szybko. To dwa razy odjechał o dwóch różnych godzinach. Możliwe.
Świca, czyli w psarę zrobili postój temu towarowemu. Bardzo. I temu pewnie też. I temu chyba też. 2445. Tak mały ruch jest. Nie powiem, że nie. Włącz, wyłącz światło przyciemnione. Czekaj, mamy wszystkie lampy. A tak mamy pół lampy, nie wiem. Się nie świeci, to się świeci. Się nie świeci, a czy jedna się świeci? Dzieci świecą wszystkie. A my bądźmy ekologiczni, zapalmy tylko jedno. Też 46.051 odjechał. Okej. A potem ma przyjechać zawiercie. Czyli ten? A ten też z psem miał przyjechać. I czemu nie jedzie? 2445. Jeszcze trochę czasu ma do 14.43 na przejazd. Już jest dwa odstępy od nas. Pendolino. Jeden odstęp od nas. I przed nami.
Koreańczyk 02. No, możemy potwierdzić. Właśnie przejeżdżę. Sekundy są nieważne. Nie? Czekamy. Patrzymy się w okienko. Jedzie. I pojechał. I teraz już żeśmy go widzieli, nie? Więc 14.141 jedzie jakiś strasznie wolno, albo mi się wydaje. Bo towar jest szybszy od niego. Dobrze, drodzy Państwo, ale jako, że jest tutaj mały ruch, więc myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, nie będę Państwa męczył. I do usłyszenia już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć!